Alors? L'Agmes. Co, jest tu coś? Nie. Tu są wszystko jest z Danii. Wszystko z Dani. Tutaj oglądamy takiego suwa. I sama ta skala. Z 2014 roku. Żeby to był Kia, Hyundai, nie? No, ale troszeczkę środek ma strasznie zjechane progi tutaj w tym środku. Progi? Znaczy farba z lakiery. Lakier. Ale gdzie, od środka? Tamte, no. Wszędzie, to jest takie... A, przymknąłem. Tam, ta strona, ta... Tu. A tutaj to jest nic, z tamtej strony jest ważne. To kierownica, nie wiem czy tam kto tam na tym coś jadł, no ale na tym ciężko domyć, to jakieś jeszcze resztki widzę są. Pewnie się pożygał. No. Idziemy tam na dół zobaczyć, dobra? Wyobraźcie tutaj całość. Dobra. Nic nie znaleźliśmy takie cenowe przedziały dla nas i idziemy tam na dół. Dla niedowiarków, że ciężko Honda CRV w dobrej cenie.
Porsche jest tutaj dwulitrowa. 2008 rok. 6500 euro. Można to auto kupić za tyle. W skórze. Czujniki parkowania przód, tył. Auto ma przejechane 190 tysięcy. Dwulitrowa benzyna. Nic nie uszkodzone. No dużo miałem zapytań o takie auto. Dużo ludzi chciałoby się wybrać po takie auto, ale nie są pewni, co znajdą. Po prostu trzeba wsiąść, jechać, no i zawsze coś dla siebie się znajdzie. Dzisiaj też szukamy A6 dla klienta lub Kia Sorento. To jest taka bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna A6. 3-litrowe quattro w automacie, wiadomo. Skóra z kontarą. To ma naprawdę nieduży przebieg jak na takie auto. To jest 188 tysięcy. Bardzo ładnie wyposażona. Panorama, wszystko ma. Tylko że cena jest po prostu, cena nie wpuszcza mojego klienta, no bo jest przygotowany, maksymalnie wydać 11 tysięcy euro, a to auto jest znacznie droższe, no ale jest naprawdę